Słuchacie radia UWMFM. Uwierz, uwierz, uwierz w muzykę. Poradnie słucham. Proszę się uspokoić, po kolei. Słyszy pan głosy, tak? No i dźwięki też. Ciekawe, ciekawe. A jakie? A rzężą, syczą, dyszą i nie dają spać. Niech się pan nie denerwuje, to nieuleczalne jest, ale da się wytrzymać. Musi pan po prostu posłuchać specjalistów. No, Zakład Patologii Dźwięku we czwartki od 22 do północy. Same ciężkie przypadki. Zaprasza Kazimierz Walkwasa. Mina godzina 22, czas na Zakład Patologii Dźwięku, radio UWMFM na fali 95,9. Nazywam się Kazimierz Walkwasa i zapraszam na dwie godziny ostrej metalowej jazdy, jak co tydzień zresztą, a moimi gośćmi dzisiaj będą dwie persony, dwóch mężczyzn, ale o tym możecie przeczytać sobie na fanpage'u Zakładu Patologii Dźwięku. Wszystko zaraz się wyjaśni. Plan na audycję dzisiaj był, jest ułożony głównie przez moich gości, no ale na początek chciałem zagrać coś zupełnie innego i tuż przed audycją postanowiłem sprawdzić, jak dzisiejsza premiera Dumpster Rise, a ona właśnie tak.
Pokręcona muzyka, a pokręceni muzycy już za tydzień w Zakładzie Patologii Dźwięku. Gościem będzie Markis, który połączy się z nami już nie po raz pierwszy telefonicznie z Łodzi i pogadamy sobie o tym bardzo świeżym wydawnictwie Old Temple Records, bo to dziś premiera tegoże albumu. No, jest czego posłuchać. A teraz przechodzimy do tego, co dzisiaj najważniejsze w audycji, czyli do rozmowy z Karolem Krawczykiem, który jest tatuażystą. I to dzisiejszy temat cyklu Ludzie, którzy tworzą scenę, ale nie są muzykami. No i na początek coś, co wybrał nam Karol na dzień dobry. Utwór chyba, którego nie trzeba przedstawiać. We'll be right back.
Halo, halo, czy się słyszymy? Halo, cześć. Witam w Zakładzie Patologii Dźwięku. Gościem jest Karol Krawczyk, malarz, artysta malujący ludzkie ciała. Ludzką skórę. Czy głównie malujesz ludzką skórę, czy tylko malujesz ludzką skórę? Głównie, chociaż nie, no przecież siedzę czasami też przed płótnem jakimś. Także powiedzmy, że nie tylko. No dobrze. Raz bardziej naturalnym, raz bardziej takim, wiesz, mechanicznym. No tak, płótno jest w sumie płótno, ale zupełnie inaczej się zachowuje, ale to do tego wrócimy. Chciałem zacząć od początku. Powiedz, jak to się zaczęło, że zainteresowałeś się muzyką metalową? Wiesz co, był chyba taki moment, że na pewno słuchałem wcześniej jakiejś innej muzy, ale był taki moment, wiesz, poszukiwania. I w końcu trafiłem na ten nurt. Było tak, raczej to było związane z tym, że poszedłem do nowej szkoły, wiesz, nowe towarzystwo, nowi ludzie. No i jakieś metaluchy się pokazały. Czyli no więc, ten okres po podstawówce, tak? Tak jest. Więc wiesz, było szperanie, pożyć mi, co tam masz, co tam słuchasz. Wiesz, nie znałem nic metalowego wcześniej praktycznie, tylko to coś, co leciało w radiu. No ale to wiadomo, że to były jakieś skorpiący i podobne rzeczy. Więc koledzy mi zaczęli pożyczać jakieś kaseciaki, wiesz, z mocniejszą muzą. No i raczej tak to się zaczęło. A co było pierwsze takie, co cię wzięło? Pierwszą płytą, jaką dostałem, to był na pewno jakiś Slayer i Kreator. Z tego, co pamiętam. Natomiast później zaczęły się pojawiać jeszcze mocniejsze rzeczy, bo o takie prosiłem. No i stanęło na tym, że właśnie te mocniejsze rzeczy jakby bardziej mi pasują, bardziej mi odpowiadają. No i pierwszą miłością był The Herit, chyba, który puściłeś, tak? Tak. No, w sumie nadal jest. Tak to wygląda. A jak to się stało, że zostałeś tatuażystą? Tatuatorem? Mhm. Wiesz co, to też był trochę przypadek. Może trochę skreowany, ale tak naprawdę pierwsze kroki postawiłem w studiu jako po prostu klient. Poszedłem któregoś razu do studia, znaczy zacząłem zwiedzać studia, o może tak, warszawskie. No i z pewnego dnia, to był nawet 25 grudnia, nie wiem, ja pierdzielę, 27. Po świętach, wiesz, czy od razu po świętach miałem wolny dzień. Z kasą w kieszeni z podchoinki. Z kasą w kieszeni, tak. Wpadłem do jednego studia, którego wcześniej dostałem, gdzieś tam znalazłem ulotkę w sklepie muzycznym notabene. I wiesz, no poszedłem do tego studia zobaczyć, jak to w ogóle wygląda, jakie mają wzory. No i wiesz, gadka szmatka, a ten wzorek ile kosztuje, a tyle, a to mam, no to dobra, to robimy. I tak to się, kurde, zaczęło. A czy ty wcześniej już coś rysowałeś, malowałeś, ciągnęło cię w stronę sztuk plastycznych? Może nie specjalnie, wiesz, tak naprawdę. Zawsze coś rysowałem, owszem, ale to nie było ukierunkowane w żadną stronę, to były raczej takie wolne formy. Znaczy, nigdy nie miałem kłopotów z malowaniem, rysowaniem w szkole czy tak dalej, więc mi to przychodziło swobodnie. Natomiast w ogóle nie traktowałem tego poważnie, nie brałem tego pod uwagę jako formę jakiegoś zarobkowania, utrzymania się czy coś w tym stylu. Zacząłem później malować troszkę więcej, rysować sobie projekty, które bym chciał ze sobie zrobić, jakieś wzorki. No i chyba tak to tak naprawdę się ukierunkowało wtedy, że mogę coś takiego robić, rysować pod pewnym kątem, z pewnym spojrzeniem już na ten rysunek, wiesz, że on będzie użytkowy w jakiejś formie. I tak to chyba się zaczęło kręcić wokół tego. A ile terminowałeś, zanim po raz pierwszy zostawiłeś komuś trwały ślad na ciele? Kurde. To było bardzo też, bardzo krótki okres, powiem ci szczerze. Bo to, że ja wziąłem się za maszynkę, to właśnie był też przypadek, bo dostałem taką szansę. Któregoś dnia, jak byłem, bo to
zacząłem chodzić do pewnego studia, które właśnie, z którym załogą się jakby trochę zaprzyjaźniłem. Pojawiłem się u nich coraz częściej. Przyglądałem się, jak oni tatuują, jak wygląda ten proces cały. Po prostu siedziałem i gapiłem się jak szpak, wiesz, w gnat. No i któregoś dnia mówię, ty, Grzesiu, daj mi może maszynkę, a też spróbuję. Jak to w ogóle jest? No i on mi dał. I zrobiłem sobie jakiś tam wzorek i od tego się zaczęło. A, czyli jakby na sobie, tak? Nie to, że komuś. Tak, tak. Pierwszą kreskę postawiłem na sobie. Mam ten wzór do dzisiaj. Jest widoczny, więc tak naprawdę on mi otworzył drogę do tego biznesu, bo to się tak potoczyło, że wiesz, ja zrobiłem sobie ten wzorek, o, super, fajnie, zajebiście. Oni powiedzieli, no, pierwszy raz trzymasz maszynę i nie jest najgorzej. Czyli musieli widzieć jakieś gorsze rzeczy, znając też ze swojego doświadczenia. No i tak wiesz, ja zrobiłem, te emocje trochę tak przycichły, ustały, no ale po pewnym czasie oni się po prostu odezwali do mnie, że czy nie chciałbym kontynuować tego procesu. Na to przystałem oczywiście, wiesz, z wielką chęcią. No i tak to się zaczęło. No i tak naprawdę zacząłem coś tam kombinować i powiedzmy naprawdę, bo to były tygodnie, jak zrobiłem już pierwszego klienta. Także bardzo wszystko tak było postawione na jedną kartę i tak naprawdę to zaowocowało tym, że do tej pory tatuję i z tego się utrzymuję. Jest to mój biznes, mój zawód. A ile to już lat? No ponad 20. W tym roku jest 21-22, coś takiego. No to rzeczywiście. No dobra, jedziemy teraz z chwilą przerwy na muzykę. Wybrałeś płytę, która, zastanawiałem się, przychodząc do radia, czy kiedykolwiek w ponad 14-letniej historii Zakładu Patologii Dźwięku album Panzerfaust pojawił się na antenie Zakładu Patologii Dźwięku. Mam ku temu wielkie wątpliwości, bo album ten słyszałem raz w życiu i więcej już nie chciałem. Ale utwór Quintessence tak mi właśnie zwątpiłem, czy on był. Na pewno był w wersji Storma i na pewno był w wersji Fair Degree. Kurwa. Wesołkowatej. No, ale nie wiem, czy był Dark Trona, czy oryginalnej wersji, ale wybrałeś, to jedziemy. Yeah.
immediately walked back home. And I only could wait for my feet. No i jesteśmy po przerwie. Ja przyznam szczerze, że nie trawię brzmienia i tego, jak chcieli strasznie brzydko nagrać ten album i niechlujnie. Kurczę, ja mam odmienne zdanie, no ale właśnie, no... No taki cel był, tak? Proszę? Taki cel był i tak został zrealizowany. To nie to, że przez przypadek tak wyszło. No myślę, jestem przekonany, że był taki cel właśnie. A czy ktoś chciał, przyszedł kiedyś, chciał brzydki tatuaż? Nie, to raczej mi się nie zdarzyło. Natomiast nie są to odosobnione przypadki na pewno, bo teraz powiedzmy jest taki styl w tatuażu, który no, nazywa się ignorant i jest brzydkim stylem po prostu tak naprawdę. Ale dorobił się miana właśnie już stylu. Aha. Także funkcjonuje coś takiego jak brzydki tatuaż. To nawet bym na to nie wpadł. Myślałem, że tylko są po prostu partacze, którym się coś tam nie udało i zostają potem blizny i tego. Partacze jest bardzo dużo i im to po prostu nie wychodzi z niewiedzy, z nieumiejętności. Natomiast są ludzie, którzy chcą tak robić, pracować, wiesz, w taki sposób i od
kreują w ten sposób ten styl, więc no są różne ścieżki po prostu. No tak, i różni klienci. Powiedz, jaka jest różnica między trzymaniem maszynki, a nie wiem, pędzla, ołówka, kredki? Zasadnicza jest... Bo to jest ciężkie taka, że... chyba raczej, prawda? Nieporęczne. No tak. Pędzelek, wiesz, waży tam kilkanaście dekagramów, a tutaj maszynę masz, która waży do 300 do 500, wiesz, gramów, więc różnica jest potężna. Masz gorzej niż fryzjer. No na pewno. Na pewno. No wiesz, po tylu latach pracy moje łapy już odczuwają znaczny dyskomfort, więc z tego względu też dlatego właśnie mniej tatuuję. Związane jest to właśnie z tym, że są zwyrodnienia się pojawiają, napięte ścięgna i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, higiena pracy w ogóle się zmienia i pojawiają się po prostu choroby zawodowe w pewnym momencie. Czy masz jakieś, nie wiem, czy to są na przykład jakoś się rehabilitacyjnie, na jakieś rehabilitacje się chodzi, czy jakieś są specjalne zestawy ćwiczeń, żeby jednak utrzymać ciało we właściwej formie, bo jakby nie patrzeć, jest to twój chleb, tak? Nie malujesz, nie zarabiasz. Dokładnie tak jest. Natomiast każdy radzi sobie troszeczkę po swojemu, bo o tyle, o ile są takie główne przypadki, że siadają plecy i stawy i łokcie, w sensie stawy łokciowe i nadgarstki, no to wiesz, u kogoś innego może coś jeszcze innego wystąpić. Natomiast tak, jak kogoś już dopada, wiesz, ból kręgosłupa niemiłosierny, wiadomo, że się chodzi do rehabilitanta, do masażysty, baseniki i te sprawy. Leczenie stawów już jest, no już jest nieodwracalne wręcz. To są zmiany nieodwracalne, więc wiesz, ból pozostanie już. Różne są metody tak naprawdę. Każdy stosuje coś innego, co mu dolega. Tak naprawdę. Ja po prostu ograniczyłem tatuowanie ze swojej strony i odczuwam troszkę więcej spokoju mam ze stawami. Natomiast myślę, że jakbym nie zaprzestał, no to skończyłoby się to tym, że musiałbym przestać definitywnie tatuować w pewnym momencie. Także takie buty. Rozumiem, że też jakby przestać nie można, bo musisz cały czas utrzymywać też w ruchu te ręce i tak jak gitarzysta musi mieć rozegrane palce. No na pewno. Wiesz co, tak się sprawa potoczyła, że ja wiesz, przez to, że studio jakoś tam funkcjonuje, mam kilkoro ludzi zatrudnionych, więc wiesz, ja sobie mogę pozwolić na odpuszczenie jakby i nie tatuowanie codzienne. Natomiast są ludzie, którzy zajmują się tym i są sami, wiesz, pracują sami na siebie i tymi się jakby można martwić, jak oni sobie dają radę, bo mówię, ja sobie mogę odpuścić, dzisiaj nie pójdę do pracy, przełożę klienta, ale ktoś inny, wiesz, jakąś tam stawkę dniówkę wyrobi i jakiś tam pieniądz tego jest. Więc wiesz, ja mam o tyle taki komfort po prostu pracy. Powiedz mi, czy ty swoich pracowników, tatuatorów dobierasz pod kątem stylu, który jest podobny do ciebie, czy też jakby starasz się mieć szerokie portfolio i każdy maluje inaczej? Właśnie bardziej tą drugą opcję wybieram, dlatego, żeby już w dużym studiu wszystkie osoby pracujące w tym samym stylu w pewnym momencie może to się wykrzaczyć i po prostu zabraknie klientów dla każdego. Więc ja wyszedłem z założenia, że pozbieram po prostu ludzi, którzy pracują w odrębnych stylach, każdego reklamuje w jakiś tam sposób, nabiera on, wiesz, kontaktów i klientów i po prostu może zarabiać już na siebie odpowiednio. Więc preferuję wachlarz, wiesz, więcej stylów w studiu po prostu. A powiedz mi, jak powstaje projekt tatuażu? Czy to jest zawsze coś, co wychodzi od klienta, czy są klienci, którzy po prostu chcą się pomalować? I jak no nad tak tym się pracuje? Czy to jest pierw kartka, czy jest praca od razu na ręce, czy na skórze? Bo jak wiadomo, kartka jest płaska, a skóra pracuje, zmienia się kształt, przesuwa się wszystko. Jeśli chodzi o klientów i ich oczekiwania, to są dwie metody.
Pierwsza, powiedzmy, jest taka, że klient zgłasza się do studia z własnym jakimś tam pomysłem, ale nie sprecyzowanym do końca. Czyli wie, że chciałbym mieć taki element zawarty i taki, powiedzmy, i trzeba go złożyć jakoś odpowiednio i nadać mu jakiś fajny charakter. Wtedy tym się zajmuje już właśnie artysta. Przygotowuje projekt, wiesz, na kartce, zostaje przedstawiony klientowi, jeśli są wymagane poprawki jakieś, wiesz, się nanosi je i można przechodzić do fazy już do pracy. Są też u mnie artyści, którzy pracują już jakby na digitalu, w formie digitalowej, czyli robią projekty przez komputer, wiesz, przez programy graficzne, na Photoshopach, pracują na tabletach, więc wtedy, wiesz, jest też łatwiejsza to forma komunikacji przez to, bo od razu przesyła klientowi wzór i jest konsultowany w ten sposób. Są też artyści, którzy rysują, po prostu non-stop rysują coś, tworzą swoje portfolio i są to gotowce tak zwane, czyli klient przychodząc do studia jest przekonany o jakimś stylu, który by chciał mieć, natomiast nie jest przekonany do jakiegoś konkretnego wzoru, więc sobie przegląda katalog i ma możliwość wybrania najbardziej wzorku, który najbardziej mu się spodoba. Czyli takie są, powiedzmy, 2-3 formy dostępne w studiu. A jak pracowałeś nad tym obrazem, bo to jest cały obraz, który zrobiłeś na piersi temu panu, którego gościmy na fanpage'u Zakładu Patologii Dźwięku. No bo to już jest duże i bardzo skomplikowane dzieło, tak? To akurat jest kopia po prostu od pewnego obrazu jednego francuskiego artysty. Ten człowiek po prostu, wiesz, był zafascynowany tym kolesiem od dawna. Kupił jakąś tam limitowaną wersję jakiegoś plakatu, specjalnie zrobioną do druku tego artysty. No i po prostu kopiowaliśmy, przenosiliśmy ten wzór, wiesz, na ciało. Ten wzór w oryginale wygląda nie to, że inaczej, tylko jest o wiele bardziej rozbudowany. Ja musiałem, wiesz, bo jest większy, ja musiałem okroić go odpowiednio do wymiarów tego człowieka, czyli, wiesz, zrezygnować z kilku postaci, z kilku diabłów, z kilku aniołów, więc, ale tak naprawdę jest to kopia. Ja tam od siebie praktycznie nic nie dołożyłem, tylko tyle, że skompilowałem to w odpowiedni sposób. Ale to pracowaliście po kawałku, czy też jakby zrobiłeś to kredką na jego ciele, po której później było malowane kontury i dalej, czy jest też... Jest to odbitka tego oryginału. Na pierwszej sesji zrobiliśmy zaznaczenie całej odbitki, że tak powiem. Odbiliśmy, wiesz, na całym froncie ten wzór i ja go zaznaczyłem takim sobie leciutkimi, wiesz, kreseczkami. No i później przy każdej sesji po fragmencie żeśmy się poruszali. Raz z jednej strony, raz z drugiej, raz z trzeciej, raz z czwartej. Aż żeśmy skończyli. Ile mniej więcej to godzin może pochłonęło, czy... Myślę, że 40-50, coś takiego. To było kilka ładnych sesji, no, kilka spotkań. 2 dni nieustannych tortur. No, tak to jest. No, wiesz, spotykaliśmy się, powiedzmy, raz w miesiącu na dzień, dwa. Dzień, dwa to jest też wygórowane jakby słowo, no bo samej pracy to było 4-5 godzin. No, ale to, wiesz, liczy się jako sesja, jako dzień po prostu. Czyli, wiesz, przyjeżdżał do mnie dany pacjent, siadaliśmy, robiliśmy ile się dało, ile ja wytrzymałem, ile dałem rady i, wiesz, resztę, co zostawała, przechodziła na kolejną sesję. Rozumiem, że to tak ty bardziej już nie dawałeś rady, a nie on. Wiesz co, jest tak, że po 4-5 godzinach pracy machania maszyną naprawdę już ci się, wiesz, masz tego dosyć. No nie wątpię, tylko że po jego stronie jest ból. Po jego stronie jest ból, ale to był, wiesz, bardzo zdeterminowany człowiek, więc on też chciał jak najwięcej zrobić. Poza tym przyjeżdżał do mnie z 400 kilometrów, więc też chciał zrobić jak najwięcej za danej sesji, danego posiedzenia. Więc, wiesz, to jest takie...
miał motywację. Osoby muszą, tak, obydwie osoby muszą liczyć, wiesz, na siebie. No i tyle. Dobra, tu zrobimy chwilę przerwy i jedziemy do norweskiego lasu, bo tam w mglistych górach siedzi Satyricon.
No i jesteśmy z powrotem po satyrikonowej przerwie. Słuchasz black metalu w trakcie malowania? Powiem ci szczerze, że nie. Albo bardzo, bardzo, bardzo rzadko. Z tego względu, że wiesz, hałas maszyny przy uchu i jeszcze black metal z głośników to nie idzie w parze w studiu. Chociaż nie wątpię, że są tacy ludzie, tacy tatuatorzy, którzy to tak pracują. Natomiast mi to nie odpowiada. A słuchasz w ogóle czegokolwiek w trakcie, czy to po prostu radyjko sobie szumi? Nie, słucham, oczywiście, że tak. Zależy, jaki mam nastrój, jaki dzień, ale jest to też różna muzyka tak naprawdę. Jeśli słucham metalu, to na pewno nie jest to Dark Throne ani Satyricon, raczej Slayer, Sepultura, tego typu metalowe granie, które wiesz, leci sobie w tle, nikomu nie przeszkadza tak naprawdę. Aha, nawet jakimś tym paniusiom, które przychodzą po delfinka. Raczej tak, no bo chyba paniusie też, jeśli tak określać takie osoby, no to wiesz, też wiedzą, że idą, wiedzą, że to jest studio tatuażu, a nie zakład, wiesz, fryzjerski, więc panują tam inne prawa, więc muszą też się dostosować, wiesz jak to jest. A ile delfinków w życiu namalowałeś? Kurde, mnóstwo, multum. W latach 2000 no był boom kiedyś na delfiny, więc myślę, że tysiące jakieś zrobiłem. I u mężczyzn, i u kobiet? U mężczyzn też się zdarzało. Ja osobiście widziałem faceta, takiego no, najwyższego ode mnie, który miał delfinka. No mówię, ja zrobiłem kilka u kolesi, nie potrafię powiedzieć, czy to było 10 czy 20, no trochę i było. A powiedz, jakie miałeś najdziwniejsze zlecenie przytrafiło ci się w karierze? Najdziwniejsze? Wiesz co, w naszej branży, że tak powiem, nie traktujemy dziwnych i nie rozpamiętujemy ich. Bo wiesz, tak naprawdę ludzie mają niesamowite pomysły i dla jednej osoby może być to crazy, dla drugiej to w miarę normalne, a ktoś w ogóle nie zwróci na to uwagi, osoba trzecia. Także tutaj ci chyba nie odpowiem jakoś jednoznacznie, no bo naprawdę nie kategoryzujemy w ten sposób, że coś jest dziwnego, głupiego. Trafiają się śmieszne rzeczy, owszem, czy to jakieś śmieszne teksty, czy to jakieś śmieszne rysuneczki satyryczne, z których my też się pośmiejemy, ale wiesz, no to jest wola klienta danego i skoro on ma chęć zrobić sobie, przenieść taki śmieszny wzorek, no to wiesz, jakiś powód, jakaś płaszczyzna tego pewnie u niego jest, więc wiesz, nie negujemy tego. A czy są jakieś zlecenia, których nie bierzecie? Typu na przykład miejsca intymne nie? Jest to... Są ludzie, którzy, w sensie artyści, tatuatorzy, którzy mają jakieś tam zasady, że nie robią tego czy tamtego. Bo taki tatuator to można powiedzieć po trochu lekarz, tak? Po trochu tak. No raz, bo... że pracuje z pacjentem, tak jak sam użyłeś tego słowa, tak, bliski kontakt. Dotyka go, ma z nim kontakt, tak? Wykonuje na nim zabieg. Psychologiem często, bo to są, wiesz, czasami bardzo luźne rozmowy, a czasami schodzą na takie dziwne jakieś tematy. Więc wiesz, jest to praca z pacjentem. Tak, a czasem pacjent odkrywa przed wami w ogóle największe swoje sekrety, tak? Tą, powiedzmy, tak, no intymność, tak? Ktoś chce mieć wytatuowane miejsce, no nie wiem, w okolicy lędźwi, tak? Bo sobie tak jakoś wymyślił. Tak, oczywiście, że tak. Są bardzo różne przypadki, bardzo różni ludzie trafiają do studia tak naprawdę. Nie ma żadnych stereotypów, o których można by powiedzieć, że przychodzą tylko tacy a inni, a zupełnie wiesz, różne branże ludzi, różny jakby przekrój społeczny trafia się w studiu, więc nie da się tego skategoryzować i ujednolicić jakby, wiesz. Czy jest totalny zakaz oceniania klienta w pracy? Raczej tak, raczej to jest taka właśnie etyka naszego zawodu, no. Może przyjść jakiś świr i sobie zrobić coś śmiesznego, a może przyjść poważna paniusia, pani biznesmen i zrobić sobie też jakiś wzór, wiesz. Naprawdę, to jest właśnie miejsce przyjazne dla wszystkich ludzi. A powiedz, wpadło mi do głowy taki pomysł, jak jest z prawami autorskimi. No bo jakby tatuator projektuje pewien wzór, powiedzmy,
jeśli jest, no uznajmy taką prosty przypadek, jest jego autorem, no i zostawia go na cudzej skórze, tak? Więc jakby też, no nie ma nie ma prawa do jakby... No tak, ale wiesz co, no zawsze to są te sporne kwestie, i natomiast ja wychodzę z założenia takiego, jestem... Bo przecież nie możecie zakazać człowiekowi pokazywać tego tatuażu, nie, no to właśnie, i ten... To jest, tak, to nie da się tego oczywiście zrobić i zrobić takiego zakazu, ale człowiek, który rysuje projekt i go przenosi na skórę, on jest jednak jego autorem. Tam człowiek, który go nosi, jest jednak tylko w tym momencie płótnem. Natomiast jeśli się kopiuje coś, no to wiadomo, że autorem jest osoba, która pierwsza stworzyła ten projekt. Ja jestem tylko kopistą. Więc wiesz, no naprawdę ciężko jest to zdefiniować. Prawnicy jakoś to tam definiują, natomiast ja nie miałem nigdy problemu natury prawnej, że ktoś mi przyszedł i coś mi zarzucał. Więc wiesz, jakby też ten temat zawsze jest taki odsunięty na dalszy plan, wiesz. Jak będzie historia związana z czymś takim, to będę się tym dopiero martwił później. Wiesz, nie myślę o tym na co dzień jakby. A taki przypadek, jak na przykład mnie zachęca się, żebym odmalował swój tatuaż, czyli pomalował go na nowo, przemalował, tak? Mm-hmm. Czyli powiedzmy, nie wiem, czy to można nazwać renowacją. Renowację refresh, tak. To wtedy co? Nadal Bazyl w moim przypadku jest autorem, czy jakby już został poprawiony, naprawiony? Aha, myślisz o tym, że w razie czego zrobiłaby to inna osoba jeszcze? No tak, no w Bazyl chyba raczej mi już nic nie zrobi. Albo w każdym razie... Jakbyś pojechał do Hiszpanii, to by ci zrobił. No, może wiesz co, no tak, to by było ciekawe pytanie. Tak naprawdę Bazyl pozostaje autorem dalej, natomiast ty wprowadzasz jakąś tam korektę, więc... No właśnie, ciężko to stwierdzić tak naprawdę. Ale Bazyl bezspornie jest autorem pierwowzoru, więc on jest autorem projektu i on jest autorem. Zresztą bardzo charakterystycznym. Czy ty też uważasz, czy twoi klienci też jakby uważasz, że masz charakterystyczną kreskę? Nie do podrobienia? Do rozpoznania z daleka? Ci klienci, którzy do mnie wracają, myślę, że takie spojrzenie mają właśnie. Jest tak, że tatuatory jeden drugiego też rozpoznaje po kresce. Myślę, że jest to forma rozpoznawalności jakaś, na pewno. Dobra, jedziemy. Bo też ja nie robię wszystkich rzeczy, wiesz, tylko też ukierunkowane w pewną stronę, więc stąd to się bierze. Nawet delfinki? No nie, delfinkiem jestem tylko odtwórcą. A to, co maluję z głowy flamasem na skórze, no to jednak jest, wiesz, no to jest moja kreacja i ona jest rozpoznawalna. Dobra, wybrałeś Gehennę z pierwszego First Spell, czyli pierwsze demo, to się chyba nawet w Polsce ukazało. Czemu akurat to? Kurczę, no właśnie to jest taka grupa, która zapadła mi kiedyś tam w pamięć. Odtwarzam sobie raz na jakiś czas jej nagrania, a zwłaszcza właśnie tą płytę. Bardzo lubię. No, stąd musiała się pojawić po prostu. No to jedziemy. Yeah.
No to jesteśmy z powrotem na antenie. Powiedz mi, czy wolisz malować w jednym kolorze, czy też wolisz mieszać barwy? A jeśli tak, to ile barw? Bo ja kiedyś spotkałem się z poglądem, że jeśli już mieszać, to tylko dwie, ale różnie z tym bywa. Ale mówisz o tatuażu? Tak, oczywiście. No tak się składa, że od wielu lat pracuję tylko czernią, więc odrzuciłem kolory w tatuażu z kilku tam względów. Natomiast jeśli maluję obrazy, to są full kolory. Kolorowy mrok nawet tak się śmieje, maluję. Natomiast jeśli chodzi o tatuaż, to tylko czarny pozostał mi. To, a wyjawisz jakieś względy, dlaczego kolor nie? Czy to są względy estetyczne, czy też jakby uważasz, że to się źle prezentuje na skórze, bo który nie, jest bardzo specyficznym jakby materiałem do malowania. Wiesz co, uznałem po prostu, że nie pasują mi kolory w pewnym momencie. Zaczęło mnie mierzić jakby praca z nimi. Jakiś taki to był, wiesz, wewnętrzny sygnał do odrzucenia tego. Po prostu zaczęło mi się bardzo ciężko pracować z kolorem, że żmudnie to mi szło, coraz dłużej siedziałem nad tymi dziarami. Nie powiem, mnóstwo świetnych kolorowych prac zrobiłem, ale w pewnym momencie zaczęło doskwierać mi takie uczucie właśnie, że nie chcę już tego więcej robić. Taki wewnętrzny, wiesz, alarm się włączył. Natomiast przy kolorach pozostałem, mówię, przy palecie, przy malowaniu. Tego nie odrzuciłem akurat. Akurat to się tylko zdarzyło z tatuażem. I do tej pory trwam w tym postanowieniu i myślę, że to na pewno się nie zmieni. Jest to jednak, wiesz, mój naturalny barwnik, którym się poruszam i on jest dominujący w tym momencie. A czy malowanie na płótnie, czy też jakimś, czy na desce nie jest jakąś alternatywą dla, nie wiem, przyszłości dla emerytowanego tatuażysty? Na pewno, wiesz, na pewno, bo jest to o wiele łatwiejsze, przyjemniejsze i można też więcej tak naprawdę ekspresji osiągnąć w malarstwie niż w tatuażu. Bo właśnie jeśli się skupiasz tylko na, jak w moim przypadku, na czarnym, no to wiesz, ja potrafię go rozcieńczyć w ilościstopniowej skali, natomiast te skale między sobą już na skórze nie są do odróżnienia wręcz, więc tak naprawdę zostaje, wiesz, 2-3 odcienie takie dominujące i to wszystko. Natomiast wiesz, na płótnie mogę sobie naprawdę pofolgować, więc stąd ta różnica. Rozumiem, że pracując na płótnie nie można tyle zarobić, co pracując na skórze. Jeszcze raz? Czy pracując na płótnie można zarobić tyle, co na skórze? Pewni malarze zarabiają krocie na swoich pracach. No na pewno. Najbardziej rozpoznawalni tatuatorzy w Polsce i na świecie mają wysokie stawki, owszem. I z tego się utrzymują, więc obydwie formy są możliwe. Nad czymś pracujesz takim dużym teraz? Nad tatuażem? Mhm. Ja mam akurat tak, że mam powracających klientów, wiecznie nieskończonych, więc wiesz, są to duże wszystko już powierzchnie, czyli całe rękawy, całe nogi, całe plecy. Po prostu oni powracają co jakiś czas do mnie na kontynuację. Więc w tym momencie mam rozgrzebanych kilka pleców i kilka rękawów tak naprawdę, więc kiedy się skończy, wiesz, jeden się kończy, drugi się zaczyna tak naprawdę, więc nie do ogarnięcia jest to. Wszystkie są, akurat w moim przypadku wszystkie to są duże prace. Nie robię w ogóle małych, praktycznie w ogóle nie robię małych tatuaży, typu, że dłoń, kartka, wiesz, A5. Wszystko to są duże formaty. A czy wykonujesz jakieś rzeczy na płótnie, na zlecenie? Na przykład, nie wiem, ktoś chce okładkę u ciebie zamówić albo coś w ten deseń? Nie, praktycznie nie. Bardzo rzadko to się zdarzało, jak coś rysowałem w ten deseń. Jakoś tak po prostu, wiesz, nie zabiegałem o to, i przez to też chyba ludzie nie zwracają się tak na to.
No dobra, to chyba tyle. Dziękuję ci serdecznie, Karol, za poświęcony czas. Również ci dziękuję za serię pytań. Wybrałeś na koniec Gift of Gods, dzieło Nocturno Occulto. Czemu? Jest to... Sprzed 5 lat. Tak, jest to chyba jeden z ostatnich projektów jego, który mi przypadł do gustu. Świetna stara szkoła, wiesz... świetny klimat i słychać trochę wpływy i heavy metalu i takich melodyjnych typu batorowych, wiesz, klimatów, więc chyba raczej z tego względu to mi zapadło w pamięć. Okej, to słuchamy. Dzięki wielkie jeszcze raz. Do usłyszenia, zobaczenia. Dzięki. Hej, hej.
To oczywiście najnowszy Kriegs Machine Apocalypsis. A teraz czas na nowy kącik w audycji Zakład Patologii Dźwięku, a jest nim... Zewnętrzna konsultacja patologiczna. No i witam pierwszego gościa, który co tydzień będzie się pojawiał ktoś inny. Pierwszym gościem zewnętrznej konsultacji patologicznej jest Bartosz Mastalski, znany wszystkim z bloga Przyszłość Przeszłości. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nie wiem, czy wszystkim, ale też nie taka jest idea, żeby wszystkim... No, w każdym razie w pewnych kręgach znany, w Zakładzie Patologii Dźwięku już gościłeś. Tak. Bardzo miło cię powitać ponownie jako pierwszego gościa cyklu, w którym goście będą zachęcać innych do wysłuchania jednego utworu. Tak, no zrobiłeś ze mnie takiego królika doświadczalnego. No, wiem, że umiesz. Przyjąłem jakoś tą rolę, bo co miałem zrobić... Aczkolwiek trudno było, bo kiedy powiedziałeś mi, że to tylko jeden utwór, no to powiedzmy sobie szczerze, że na tłoku tego wszystkiego, co wychodzi ciekawego, to jest, wiesz, to jest naprawdę, no, osiołkowi w żłoby dano. Ty też kazałeś wszystkim powiedzieć tylko jedną płytę, która im się podoba z 2018. Ja się nie bawię w to, bo nie potrafię. Ale wiesz, to była płyta, a ty mnie tutaj jeszcze kazałeś to zawęzić do jednego kawałka, dlatego ja ci tak na złość troszkę wybrałem taki dłuższy utwór. Bardzo dziękuję, bo też o tym utworze myślałem ostatnio, żeby go zagrać. Wybrałem inny, cieszę się, że on jednak wybrzmi w Zakładzie Patologii Dźwięku. Ale wybrałem ten, bo, znaczy tak jak mówiłem, no, jest w tym roku spore bogactwo. No, naprawdę dużo dobrych rzeczy, szczególnie w black metalu, chociaż i w death metalu też. Ale że ja jakoś bardziej zawsze ku temu blackowi, no to... No i tutaj też wybrałem blackową sprawę i to taką dosyć, powiedziałbym, ciekawą, nietypową, niekonwencjonalną i zachęcam wszystkich do poznania zespołu, bo zespół jest po pierwsze dosyć interesujący, jeśli chodzi o jego skład, bo to są trzy osoby i wszystkie trzy z innych krajów, można wręcz powiedzieć, że to jest zespół międzykontynentalny, ponieważ mamy tam Amerykanina, Fina, no i za mikrofonem stoi nasza rodaczka, Hekta Zaren, która może być kojarzona przez niektórych, przez innych może nie, ale też solowo występuje i udziela się w różnych innych też projektach. Natomiast to, co ta kobieta robi z wokalem, to jest, no, powiedziałbym, mniej więcej poziom perkusji Darkside'a w Kriegs Machine, które przed chwilą puściłeś. No jest to jakieś takie totalne szaleństwo, opętanie i wariactwo momentami. Ta płyta, zresztą w ogóle nie powiedziałem, bo chodzi o zespół ABS Duo i płytę Krew za Krew, która ukazała się na początku grudnia. No, trwa 50 minut i w zasadzie trudno nazwać to płytą stricte muzyczną, ponieważ to w zasadzie jest bardziej dokumentalny zapis chyba jakiegoś szalonego rytuału naprawdę momentami. No. Podejrzewam, że słyszałeś już co nieco z tej płyty, więc pewnie trochę podzielasz moje zdanie. Słuchałem całą parokrotnie, tak. Aha, no to cieszę się. No i utwór, który wybrałem, to jest najdłuższy akurat na płycie, ale on chyba najlepiej prezentuje w takiej pigułce, powiedzmy, twórczość zespołu i też bardzo dobrze oddaje to, co potrafi z głosem zrobić wokalistka. No, tam pod koniec warto zwrócić uwagę, bo jest taki jeden moment, w którym ona krzyczy i to ja mam zawsze ciarki, jak tego słucham, mówiąc szczerze, bo no, bardzo dobra rzecz, no. Choć oczywiście jest też dużo innych dobrych rzeczy, nie zamykajcie się tylko i wyłącznie na tą płytę, ale polecam, warto, bo naprawdę. A co też drugim kryterium takim było to, że po prostu ten zespół kompletnie ma w nosie promocję. Takie mają podejście, nie za bardzo się starają o to, żeby być znanym i tak dalej. Ja to bardzo szanuję oczywiście, ale jednak uważam, że to jest na tyle ciekawa sztuka, że fajnie by było, żeby troszkę więcej ludzi ją poznało. Dlatego też pomyślałem o nich. Tak więc chyba nie przedłużając, nie? No to myślę, że może już zagramy. Czy masz jeszcze do mnie jakieś sprawy? Nie wiem, osobiste może jakieś egzystencjonalne? Nie, wystarczy nam muzyka, która jest odbiciem twojej duszy. No, jeśli ten utwór ma być odbiciem mojej duszy,
co trochę się boję o swoją duszę. Chociaż może o to jest na to już za późno. Nie? No dobrze, w takim razie dziękuję ci za zaproszenie i za możliwość polecenia czegokolwiek dobrego. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze dasz mi tą możliwość. A teraz wszystkich zapraszam do wysłuchania utworu Monument z najnowszego albumu zespołu ADS-TUO pod tytułem Krew za krew. Polecam tą płytę, słuchajcie, szukajcie, kupujcie. No i bierzcie udział w tym rytuale, bo warto.
Bartosz Massalski z bloga Przyszłość Przyszłości zaproponował nam w tej pierwszej z kolei zewnętrznej konsultacji patologicznej AS2O. No, bardzo ciekawa rzecz. Polecam. Całość. Do sprawdzenia. A teraz coś, co niedawno przemknęło przez Zakład Patologii Dźwięku. Wiatr Głupców na Rewind.
Wiatr głupców nam wieje, za oknem też wieje i sypie śniegiem w Olsztynie. Szczęśliwie mamy chociaż taki kawałek zimy, mam nadzieję, że potrwa dłużej, bo zima to czas słuchania dobrego black metalu. A na dobranoc coś, od czego pierwotnie miałem dzisiejszą audycję zacząć, ale stanęło na Dumpster Rice, którzy już za tydzień będą gośćmi Zakładu Patologii Dźwięku. Będzie to ostatni zakład w tym roku. Żadnych podsumowań, od tego macie internety. A na dobranoc mam dla was rosyjski zespół Grey Heaven Fall z płyty, która wyszła w 2015 roku pod tytułem Black Wisdom. Wszystkie utwory są i nazwa zespołu jest po angielsku, mimo to zespół śpiewa po rosyjsku, co bardzo dobrze wychodzi. Co to za muzyka? Powiem szczerze, ciężko mi ją określić, poza tym, że jest ekstra. I z tym was zostawiam. Dziękuję, to był Zakład Patologii Dźwięku. Do usłyszenia za tydzień. Nazywam się Kazimierz Wolkwasa. Pa, pa.